Dobry wieczór Państwu. Dziś wieczór chciałbym skorzystać z tego przywileju i po prostu podzielić się tym, co w moim życiu zrobił Jezus Chrystus i tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I proszę Państwa, kiedy tak patrzymy na te wydarzenia sprzed 2000 lat, na to, co stało się w Jeruzalem na Golgotę, gdzie Pan Jezus powiedział, że wykonało się, że On po prostu zwyciężył. I kiedy my dzisiaj naszym fizycznym wzrokiem po prostu, czy tak naturalnie patrzymy na to zwycięstwo, to wydaje nam się, że jakby tego zwycięstwa nie było widać po prostu. Na świecie jest coraz gorzej i z każdych źródeł raczej nie dociera do nas to, prawda? I po prostu dzisiaj ja bym chciał opowiedzieć o takim zwycięstwie, tym zwycięstwie, które się dokonało i ono dokonało się w moim życiu. I moje świadectwo to jest po prostu, to jest 20, może 25 lat mojego życia, także to nie jest jedno pojedyncze wydarzenie. I jest trudno opowiedzieć po prostu tak długi okres, jak to się rozpoczęło i ciągnęło i... Na pewno nie będę w stanie powiedzieć wielu nawet znaczących i kluczowych takich rzeczy, które po prostu miały wpływ na mnie, na moje życie, na to, jak ja zacząłem postrzegać Chrystusa i po prostu tak postaram się dzisiaj, no tak jak mi się uda powiedzieć po prostu. I po prostu wychowałem się w takiej rodzinie, w której ojciec mój nadużywał alkoholu. On miał swoje problemy i tak, że tak powiem, chodził swoimi drogami. Mama z kolei pracowała na dom, moja siostra uczyła się bardzo dużo, także całkiem wskazane było, kiedy ja pozostawałem poza domem, nie musiałem mi przeszkadzać wtedy. Także grałem z kolegami w piłkę i tak jak powiedzmy dzieciak się po prostu... No byłem na podwórku, nigdy nie byłem może za daleko, także zawsze było mnie widać. I jako dzieci po prostu robiliśmy różne rzeczy, prawda? No różne rzeczy, jakie przychodzą do głowy, nie mieliśmy za dużej kontroli nad sobą, także nad nami, także... No, nasza wyobraźnia i tak dalej, także próbowaliśmy wszystkiego, czyli często, gęsto rozrabialiśmy, nie? Coś tam, wybiliśmy jakąś szybę, to coś ukradliśmy, to podeptaliśmy kwiatki i tak dalej, prawda? Takie różne rzeczy, nie? I pamiętam też taki jeden moment, że próbowaliśmy nawet wywoływać duchy kiedyś, nie? Co prawda nie przyszły te duchy. Ja byłem chyba tym, który był najbardziej niecierpliwy, prawda? I zepsułem zabawę nam. Ale jedną z rzeczy, którą mój ojciec często opowiadał mi, to było to, kiedy on był młody, kiedy był ministrantem, jego taki stosunek do kościoła i tak dalej. Także nie będę może tego wszystkiego tak w szczegółach opowiadał. I ja też byłem ministrantem swego czasu. Także wtedy, kiedy już jako taki młody chłopak, nastolatek może, robiliśmy różne dziwne rzeczy, w których powiedzmy kolidowały z prawem. Ja pamiętam, chodziłem do kościoła, kiedy było naprawdę tak nie za ciekawie i chodziłem, prosiłem Boga, aby On, jeśli może, żeby mnie, tak powiem, przykrył, nie? Żeby to się nie wydało, że ja tam coś narozrabiałem. I obiecałem Mu, że ja wtedy już nie będę tak robił, ja się po prostu zmienię. No i pamiętam, że po trzecim chyba takim razie zdałem sobie w pewnym sensie sprawę, że ja nie jestem w stanie dotrzymać obietnicy, ale zdałem sobie sprawę z tego też, że Bóg dotrzymał ze swojej strony obietnicę, że tak naprawdę no, nikt mnie nie złapał za te różne rzeczy, nie? A ja dzisiaj tu jestem przed Nim i chcę poprosić Go jeszcze raz, ale już wiedziałem, że to będzie kłamstwo, nie? Że po prostu, że ja nie jestem w stanie. I wtedy jakoś tak, nie pamiętam, czy prosiłem Go, czy przepraszałem, ale jednym słowem powiedziałem Mu, jak jest, że jestem takim właśnie człowiekiem, że nie jestem w stanie i jakby niegodzin sobie poszedłem już stamtąd, nie? I zaczęło się takie po prostu życie, nie? Że no takie tanie wino w parkach gdzieś tam, takie rozrabianie jakieś po prostu. Nie było narkotyków wtedy jeszcze, to klej mnie nie interesował, wąchać klej, także... Pozostałem przy alkoholu, tylko i papierosach, powiedzmy, nie? I gdzieś tak w międzyczasie zauważyłem, to pierwszy raz, kiedy się wydarzyło, to było z moją siostrą w domu i to pierwszy przypadek dotyczył siostry mojej akurat. Coś ponadnaturalnego się stało. Ona odniosła wrażenie, że urywały struny od gitary gdzieś tam w pokoju, w którym się uczyła i ja przyszedłem do tego pokoju, okazało się, że struny w tej gitarze są wszystkie. Ona była dość mocno przestraszona wtedy. Ja poszedłem do drugiego pokoju oglądać wiadomości sportowe i w tym pokoju jakieś, tak po prostu widziałem, że firanki się do góry unoszą i takie różne rzeczy się dzieją. I jakby to mnie nie ruszyło, ten telewizor był takim, bardziej jakby zahipnotyzował mnie. I w tamtym momencie
po prostu przybliżyła się do mnie taka twarz, że widziała mi twarz i widziała mi telewizor, to taka jakby przezroczysta twarz. I tak wtedy przestraszyłem się. Takie, odniosłem wrażenie, że mnie ignorował tego, co się dzieje, nie? I podszłapałem do tych firanek tam, popatrzyłem, że... Bo pierwsze wrażenie myślałem, że się może okno otworzyło, takie ludzkie zrozumienie. I te firanki w tym miejscu, gdzie one poszły do góry, zasłonki, wszystko naraz i upadły, to tam nie było okna, także to było na gołej ścianie. I wtedy jakby to był pierwszy raz i od razu za pierwszym razem już nie miałem wątpliwości, czyli że są duchy, że jest po prostu inny świat poza tym, w którym widzimy, w którym żyjemy na co dzień. I tak, że tak powiem, jakby zaczęło się. Z jednej strony zacząłem się powoli interesować tym, były następne, kolejne rzeczy, tego było bardzo dużo, ja nie będę wszystkiego opowiadał. I było tak, że nie tylko byłem ja sam, było z przyjaciółmi moimi w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. I z jednej strony miałem te rzeczy takie z tymi ponadnaturalnymi sprawami, także zacząłem czytać jakieś dostępne, najpierw może czasopisma, później inne rzeczy, jakieś książki, jak gdzieś mi wpadły w ręce i jakby interesować się bardziej tym, ale traktowałem to jako rzecz taką normalną. No jest, jako powiedzmy no katolik, wiemy, że są duchy, prawda, jest niebo i tak dalej, także gdzieś ten świat musi być i są umarli i tak dalej, i także w jakimś sensie przyjmowałem to jako rzecz taką naturalną, no to jest, no to ma być. I z tym, że czasami próbując dzielić się z tym z kimś, zauważyłem, że jakby jestem chyba odosobniony w tym po prostu, bo ludzie nie przyjmowali jakby mojego takiego świadectwa, bo każdy tak kiwał głową, kręcił głową, powiedzmy, nie? I także po jakimś czasie przestałem o tym mówić. Myślałem, że jestem osobą, która jest taka bardziej jakby wyczulona na te rzeczy duchowe i dlatego te duchy przychodzą, także w ówczesnym czasie modliłem się za te duchy, jako za osoby umarłe, które potrzebują jakiejś takiej modlitwy. Nie wiem, tak to po prostu rozumiałem, tak to widziałem. Te duchy przez wiele czasu, przez wiele lat, one czasami mnie straszyły, czasami i mnie jakby tak powiedzmy ignorowałem. Bardzo różnie to wyglądało, nie? W międzyczasie wiodłem takie życie na pograniczu prawa, powiem. I był okres, kiedy będąc w wojsku, czytałem o takich mistrzach duchowych i pewnej nocy, będąc na służbie, odwiedził mnie taki mistrz duchowy, przyszła taka ogromna postać, to był, wyglądał jak wiking, jak rycerz taki, nie? Ja po prostu momentalnie byłem sparaliżowany i zaskoczyło mnie to, że w myślach jedynie mogę myśleć, po prostu wyznałem mu coś takiego, powiedział mu, że po prostu ty nic mi nie możesz zrobić, nie? Po co tu przyszedłeś? I on odszedł, później odpuścił paraliż, a nawet żałowałem tego, że tak go szybko, że tak powiem, przegnałem, bo może przyszedł mój mistrz duchowy wreszcie, będzie mnie prowadził w tym wszystkim, a ja go tak w dwóch słowach, prawda, pogoniłem. I bo myślałem, może jeszcze kiedyś przyjdzie, także było to takie coś, że kolejny raz widziałem po prostu taką postać, później, kiedy patrzyłem na futrynę drzwi, to było takie po niemieckie, czy takie jeszcze z wojny koszary, wielkie, duże drzwi, także ta postać wypełniła je całkiem całe, także to był ogromny jakiś taki, powiedzmy, no, duch, nie? I to jakby upewniło mnie, wzmocniło jeszcze w tym wszystkim, że są te duchy, tylko jedyną rzeczą nie wiedziałem, co ja mam do tego wszystkiego, co w tym wszystkim jest ode mnie, nie? Jedną taką sytuacją, którą pamiętam, będąc kiedyś na wakacjach na Mazurach, jechałem motorem i pamiętam, źle oceniłem sytuację i chciałem zrobić, po prostu chciałem wciąć zakręt i dostałem takie wielkie ostrzeżenie w moim umyśle, żeby tego nie robić. Po prostu taka myśl przyszła mocna i nie zrobiłem tego i w momencie takim kluczowym mi się zderzył z ciężarówką czołową, nie? Także wiedziałem, że ta duchowa jakaś ponadnaturalna obecność, ona nie tylko jakby mnie straszy, czy może coś ode mnie chce, ale także jakby opiekuje się mną też, nie? Czyli no, byłem taki kompletnie, że tak powiem, zamieszany, nie? Po wyjściu z tego wojska kupiłem swój motocykl, tamten wcześniej były pożyczone i miałem takie wydarzenie, takie bardzo, bardzo takie właśnie kluczowe wydarzenie w moim życiu, że jadąc kiedyś przez miasteczko takie niewielkie, w którym mieszkałem w Polsce, zajechał mi drogę samochód, nie? Jechałem gdzieś może 100 km na godzinę przez miasto, nierozsądnie, ale tak jechałem i dosłownie wyjechał z parkingu samochód. Trzy myśli w ciągu jednej sekundy i to było wszystko po prostu. I kolejny moment, w którym odzyskałem świadomość, ja stałem na tym parkingu, zatrzymywałem się właściwie, taki moment zatrzymania na tym parkingu, z którego wyjechał ten samochód i czułem, że to nie ja kierowałem tym motorem, że coś ze mnie schodzi właśnie, że tak jakby coś oddaje mi teraz już kierownicę i miałem taki ogromny pokój i wiedziałem, że to jest od Boga, że to, co się w tej chwili wydarzyło, to dokonał Bóg, że to Bóg zrobił. I no taką jakąś radość. Wiedziałem, że w życiu jest coś więcej niż to, co do tej pory robiłem, że Bóg ma
ma coś, gdzieś coś tam jest. Ja nie wiem, ciężko jest wtedy wytłumaczyć ten moment. Ja wszystko pamiętałem później, cofając się myślami do tyłu, co się wydarzyło. I tam po prostu to, co się wydarzyło, tak jak ja objechałem ten samochód, to ja leżałem na prawej stronie tym motorem, potem przerzuciło mnie, leżałem na lewej stronie i potem stanąłem w pion. Niczym nie dotknąłem ziemi, asfaltu, w ogóle żadnego zadraśnięcia. Po prostu to coś ponadnaturalnego się stało. Nie? Ja wierzę, że po prostu prawa fizyki tam nie zadziałały w ogóle, nie? I albo zostały złamane w ogóle, nie jak to powiedzieć. I te wydarzenia, ja się podzieliłem z moimi kolegami, ale ja tak mówię, że ci moi koledzy tak popatrzyli na mnie i nie wiedzieli, czy mi już polewać, jeszcze mi polewać, czy już mi nie polewać. Czy już za dużo wypiłem, czy jeszcze nie dopity jestem, nie wiem, tak jakby to powiedzieć, ale takie było towarzystwo i te dwie rzeczy jakby szły równolegle. Mój styl życia nie w ogóle nie pasował do tego, co się działo obok mnie. I bardzo krótko później, może dwa tygodnie później, pożyczyłem ten motor mojemu najlepszemu koledze, który między innymi miał ze mną różne przeżycia duchowe, także też nie byłem sam, będąc z nim razem mieliśmy takie rzeczy i też nikt nam nie wierzył, ani jemu, ani mi wtedy, nie? I ten mój kolega miał wypadek tym motorem pewnej nocy i leżał 10 miesięcy w szpitalu i zmarł. On miał uszkodzony kręgosłup, po prostu paraliż, taką powolną śmierć bardzo. Między innymi w tym szpitalu też tam dużo piliśmy alkoholu, rozrabialiśmy tam. Takie życie wiedliśmy, nie biblijne, może dzisiaj bym powiedział. I to był taki trudny moment, trudny czas, prawda? Taki, ale dalej gdzieś jeszcze, ja nie wiem jak to powiedzieć, jakby umysł był zamknięty, nie? Jeszcze to wszystko cały czas nie docierało. On umarł dokładnie dwa tygodnie przed moim wyjazdem do Kanady. Ja w międzyczasie dostałem zaproszenie od kuzyna, w bardzo taki też dziwny sposób dostałem wizę. I ja wyjeżdżam do Kanady, a mój kolega najlepszy właśnie skończył na cmentarzu. Nie? I tydzień przed wyjazdem zrobiliśmy party takie pożegnalne, cała nasza taka grupa. Bardzo dużo popiliśmy sobie gdzieś tam nad jeziorem. I jeden z kolegów, taki pierwszy raz widziałem tego chłopaka w sumie, może tak pierwszy raz miałem kontakt, może już go widziałem kiedyś. Przyszedł tam nam trochę posprzątał, bo jak sobie popiliśmy, to mieliśmy takie, te wszystkie nasze rzeczy porozwalane, to było nad jeziorem. I bardzo mu się podobał ten mój motor. W międzyczasie po pierwszym wypadku ja go naprawiłem, on tam zaczął oglądać i tak dalej, blisko się trzymał go cały czas. W międzyczasie wsiadł na ten motor, ja zabrałem mu tylko kask, myślałem, że bez kasku nie pojedzie, on wziął go, zapalił i tak, i odjechał, nie? Odjechał chyba z 2 kilometry, zabił się na miejscu. I kolejnego tygodnia, czyli tydzień po tym wydarzeniu, wyjechałem do Kanady. I ten drugi wypadek, ten wypadek już tego drugiego kolegi, po prostu jakby uświadomił. Ja w międzyczasie miałem takich, tak powiedziałem, nie powiedziałem teraz wielu rzeczy i było jeszcze bardzo dużo kluczowych rzeczy, których nawet nie będę teraz wspominał. Jakby potrząsnął mną już tak dobrze, już naprawdę po tym drugim wypadku trudno mi było skupić myśli w ogóle, takie obciążenie psychiczne jakieś było. I kiedy, że tak powiem, przyleciałem tu do Kanady, w sumie wszystko zupełnie nowe, nie? Wszystko nowe, włącznie z inny czas, inne jedzenie, inny alkohol i wszystko inne. Także, ale pomyślałem sobie, że to jest dobry czas, żeby może spróbować od nowa. I podjąłem taką decyzję i ja nazywam to takim początkiem upamiętania, kiedy Pan Jezus powiedział, żebyśmy się upamiętali i uwierzyli w Ewangelię. Ja wierzę, że to było 14 lat temu. Powiedziałem, że w takim razie ja muszę zmienić życie, to ja muszę skończyć z tym życiem i jakby pójść w tym kierunku bardziej takim duchowym niż tym takim cielesnym, może takim materialnym. I może był taki okres też już lżejszy z takiego nasilenia duchowego, mniej się trochę rzeczy działo, ale jakbym powiedział, miałem takiego bardziej wtedy z kolei pecha i szczęście, nie? Znowu taki wachlarz, taki jakby więcej pecha ponad przeciętnie niż wszyscy, ale z drugiej strony też jakieś takie dziwne szczęście. Miałem wypadek na przykład trakiem, w którym nie byłem w ogóle winny i nie było świadków, ale wszystko wyglądało na to, że to jest moja wina. I też był tylko Bóg i ja po prostu powiedziałem, Boże, Ty jesteś jedynym świadkiem w tym miejscu. Byłem w sądzie, po trzeciej rozprawie wygrałem tą sprawę, nie będę mówił jak. Byłem też niedawno zupełnie w sądzie, też wygrałem sprawę i też nie powinienem wygrać tej sprawy w ogóle, nie? Takie rzeczy. Jeszcze w sumie 3 razy byłem tu w Kanadzie w sądzie w związku z wypadkami, trakiem. Nie z mojej winy wszystkie, ale, że tak powiem, generalnie wyglądało, że to jest moja wina i we wszystkich Bóg mnie wyprowadził, nie? Także w tym całym takim duchowym czasie pewnego razu spotkałem człowieka, tutaj przyjechał z Polski, który przeżył własną śmierć swoją, był reanimowany i tak dalej, chodził z Biblią. I mi jakby zaświtało w głowie, żeby może zamiast jakieś takie bardzo powierzchowne książki czytać, wejść w głębiej, jakieś źródeł dotrzeć takich, z których te religie się wywodzą, może, nie wiem. Nie przyszło mi na myśl o Pismo Święte. W moim domu nigdy nie było Pisma Świętego i rodzice moi nigdy nie czytali, także to ja słyszałem o Piśmie Świętym, to była taka księga, której ja na przykład
Ciężko mi jest w ogóle powiedzieć, określić, co nie myślałem, nie? No taka jakaś bardzo tajemnicza i że nawet może lepiej nie otwierać tego, bo nie wiadomo, co tam jest napisane, nie? I pojechałem do... Ten człowiek wywołał w pewnym sensie na mnie pewne wrażenie. Kiedy pojechałem do Polski, spotkałem takich ludzi gdzieś w Kołobrzegu nad morzem, w takich dziwnych szatach, takich wyglądali jak Hindusi, ale to byli Polacy, ostrzyżeni na łyso, chłopaki, dziewczyny. I sprzedawali książki, ja kupiłem od nich 3 książki, w których... Po przeczytaniu tam na okładkach z tyłu, tak streszczeń powiedzmy to, wyglądało na to, że to może być to, co ja szukam. I kiedy kupiłem te 3 książki, w jednej z nich, w pierwszej już przeczytałem, że jak najbardziej ci ludzie akceptują jako Jezusa w ciele, znaczy przepraszam, jako Boga w ciele, Jezusa jako Boga w ciele, który się wcielił w ludzkie ciało i był tu, chodził na ziemi i tak dalej. Jedyną może rzeczą jest to, że oni mówią, że Bóg może w wielu, że tak powiem, ciałach przebywać, także dzisiaj według tych wschodnich religii Bogów jest wielu na świecie. Takich, jak był wtedy, czy powiedzmy jest Jezus Chrystus. I ja, kiedy zacząłem czytać te książki, zauważyłem, że moje takie duchowe jakieś... Że duchowo się rozwijam, że jakby obecność duchów zagęściła się. To był okres, w którym umarł mój tato. Zabił się jeszcze kolega jeden trakiem, także taka lista tych umarłych, za których się modliłem, się wydłużyła. I po prostu już nie wiedziałem, jak to jest, ale zauważyłem, że czytając te książki, ja jakieś ponadnaturalne dary mam, nie? Że zaczynam przewidywać sytuację, że zaczynam wiedzieć, że zanim ktoś coś powie, to już wiem, co on powie. I miałem jakieś różne wizje takie, które później się wypełniały dokładnie. No takie różne rzeczy, jak coś powiedziałem z 5 minut, taką jakąś wykład, że tak powiem, przenośni, to w sumie sam byłem zaskoczony, że to jest zupełnie ze mnie, nie? Że ja coś powiedziałem, wszyscy byli osłupieni, a ja po prostu myślałem, że to wszystko to, co kiedyś czytałem, gdzieś mi się teraz akumuluje i tak ja wyciągam, dedukuję, nie wiem, ciężko powiedzieć, nie? W każdym razie, zagłębiając się w to, po jakimś czasie, po pewnych wydarzeniach, zacząłem jakby wątpić, właściwie po jednym konkretnym wydarzeniu stwierdziłem, że to nie jest we mnie, że to nie jest ze mnie, że to nie ja się rozwijam, ale że to ktoś mną manipuluje, nie? Że te duchy, one po prostu mną manipulują, że to nie ja, ale one. Jakby zostawiłem te książki, nie? Po prostu powiedziałem, że nie będę tego czytał więcej, dam sobie spokój. Jestem katolikiem, Polakiem, tutaj z kultury powiedzmy wschodniej czy zachodniej, załóżmy, no wschodniej, zachodniej. I naszym w Europie Wschodniej chciałem powiedzieć, naszym takim powiedzmy, naszą religią jest chrześcijaństwo i ja zostawiłem wschodnie religię, dałem sobie spokój. I wtedy jakby zamanifestowała się taka obecność duchowa, ale bardzo bardzo taka inna od poprzednich, nie? To była taka, tym razem bardzo, ja nie wiem, jak to nazwał, ale po prostu taka straszna, nie? Że powoli, powoli napiętrzało się to, coraz było jakby więcej, więcej. Te istoty po prostu są bardzo inteligentne i po prostu mają takie swoje sposoby, że człowiek rozumem tego nie jest w stanie pojąć. I ta obecność była większa, więcej, więcej. Doszło do tego, że ja po prostu nie mogłem spać w nocy, praktycznie każdej nocy. Doszło do tego, że kiedy już położyłem się raz spać, to czułem, że we mnie coś weszło, że coś mi w ogóle nie dało spać. Po prostu zerwałem się, to można nazwać atakiem paniki. I że to gdzieś tam przebywało, nie? I to trwało dość długo. I to było coś takiego, że po prostu ja na logikę nie mogłem w ogóle tego zrozumieć, bo ani powiedzmy naszymi zmysłami nic nie odbierałem. Ja nic nie słyszałem, nie widziałem, nie czułem. To po prostu było tutaj gdzieś, nie? Ale to było takie bardzo duchowe. To po prostu było coś takiego, jak... W końcówce już stwierdziłem, że ani psychiatra, ani ksiądz już mi nie mógł pomóc. Także po prostu zwróciłem się do Chrystusa w takim kluczowym momencie, w którym kiedy jakby powiedziałem, że tutaj was nie ma, już to mi się wszystko wydaje i tak dalej, to jakieś w ogóle moja głowa po prostu, nie? To te siły, te duchy po prostu one zamanifestowały się w taki sposób, że udowodniły mi, że są jednak i że to coś chcą ode mnie, nie? Ja dalej cały czas nic nie rozumiałem, jak to wszystko, nie mogłem zdefiniować tego wszystkiego. Miałem wiele różnych takich jakichś myśli poukładanych, ale nie mogłem ich złożyć w jedną całość, żeby to wszystko miało jakiś sens. I właśnie w takim kluczowym momencie poznałem już moją obecną żonę, także był to czas, kiedy mieliśmy się pobrać za jakiś czas, no tak może nie od razu jeszcze, ale już były takie plany i był to czas, w którym, że tak powiem, kiedy doszło do mojej takiej bezsilności, takiego dna psychicznego, nie? Kiedy po prostu już wiedziałem, że moja odporność na te duchy, na to wszystko się skończyła, że ja już nie mam siły, nie? Że już po prostu nie ma, no że już koniec, nie?
to wtedy przypomniało mi się, jakby trzymało mnie to wydarzenie z tym motorem, kiedy Bóg mnie uratował, kiedy dał mi taki wielki pokój. Jeszcze miałem inne takie wydarzenia podobne, ale już nie będę tego wszystkiego mówił. Ale szczególnie to jedno, kiedy Bóg mi dał pokój, nie? I wtedy wiedziałem, że jest gdzieś ten Bóg, że On gdzieś tam jest, tylko nie wiedziałem, jak Go znaleźć. I postanowiłem jakby wrócić do kościoła. Po przyjeździe do Kanady po raz pierwszy, po raz tam któryś wróciłem do kościoła. Tam nie było odpowiedzi na moje pytania, dlatego zacząłem czytać te książki. Ale powiedziałem, że jeszcze raz wrócę. I tym razem jednak całą winę wziąłem na siebie, że to ja po prostu najwyraźniej, może słabo słuchałem, może byłem słabym, ja nie wiem. Nie wiem co, ale to wszystko wziąłem na siebie i wróciłem, zacząłem się modlić, zacząłem prosić Jezusa o to, żeby mi pomógł i, że tak powiem, zaoferowałem mu swoje życie, nawet nie biblijnie jeszcze wtedy, bo Biblii nie czytałem, ale powiedziałem po prostu, że ja go potrzebuję, że po prostu bez niego, jeżeli w ogóle jest gdzieś on, że jeżeli to jest to, to ja tu jestem i żeby mnie poprowadził. I wtedy zacząłem jakby czytać, no wtedy jakby zobaczyłem Biblię wreszcie. Zacząłem czytać Biblię, postanowiłem, że przeczytam ją od początku do końca, powoli, ze względu na to, co jest tam napisane. Także, ale Bóg jest taki, że zanim doczytałem Biblię do końca, to już byłem zupełnie wolny. W każdym razie, czytając ją, On przysłał mi kiedyś jedną osobę, która dała mi jakąś książkę i ta książka miała taki dość kluczowy wpływ na moje zrozumienie z kolei Biblii, na to, że miałem już pewien jakby taki, jakby nazwać to może taki hak zaczepienia, w którym zacząłem postrzegać Słowo Boże w jakiś inny sposób, w innym momencie. Ja tutaj mówię to bardzo tak rozciągle, czy może skurczone w czasie, ale w międzyczasie już się ożeniłem i mieliśmy spore problemy. Byliśmy krótko małżeństwem, ale problemy w naszym domu zaczęły się takie dość mocne. Bardzo mocno się kłóciliśmy z żoną. Bardzo długo się kłóciliśmy. Czasami jak się zaczynała taka kłótnia, to cały weekend, powiedzmy. I jednym z takich rzeczy zauważyłem, że Biblia ma praktyczne rady, nie? Akurat pierwszą z takich praktycznych rad była rada dla żon, dla kobiet, żeby były uległe mężom. I ja nie wiedziałem, że to w Biblii jest napisane, bo kiedy ktoś to powiedział, ja byłem w Starym Testamencie, a to akurat z Nowego było. I tak sobie myślę, to jest coś, co moja żona powinna usłyszeć, nie? I tak myślę, muszę do tego miejsca dojść i znajdę, gdzie to jest napisane i pokażę mojej żonie. I tak im bardziej zagłębiałem się w Biblię, znalazłem programy w telewizji chrześcijańskiej, gdzie jest wykładana Biblia w radiu. I zacząłem słuchać po prostu wszystko, co miało, że tak powiem, taki tytuł Jezus mnie interesowało, bez względu na to, kto to mówił. I tak mocno się uczepiłem tego, że tak powiem. W tym czasie też ta duchowa obecność, ta zła duchowa obecność jakby... Ja czułem, że ona była cały czas, ale straciła jakby moc. Ona już nie była taka mocna i doszło do tego, że w pewnym momencie ja już byłem tak w sumie prawie alkoholikiem weekendowym, bo jeżdżę ciężarówką, także w tygodniu nie piłem, ale weekend zaczynam zawsze od piwa i wypijałem powiedzmy 20 takich półlitrowych butelek piwa na weekend. Także praktycznie cały czas chodziłem z piwem już. To był najlepszy mój przyjaciel. I drugim takim przyjacielem to był komputer, przy którym spędzałem razem z tym piwem resztę czasu poza pracą praktycznie, nie? I bardzo dużo czasu spędzałem przy komputerze, grając w jakieś takie specjalnie przygotowane przez kogoś gry, żeby ludzi, tak powiedzmy, nimi tam przytrzymać. Także nie poświęcałem zbyt wiele czasu dla rodziny, dla swojej żony, dla dzieci. Przyjeżdżałem z pracy zmęczony, często wieczorem. Potem siadałem do komputera, grałem całą noc. Potem nie mogłem zasnąć, także adrenalina, te obrazy wszystkie. Wstawałem z powrotem do tego komputera i od rana, od nowa, nie? Potem nie miałem cierpliwości dla żony i takie koło się zamykało. I doszło do tego, że potrzebowałem w pewnym momencie jakiejś społeczności z chrześcijanami. I chciałem, nie wiem, jak to powiedzieć dzisiaj, nie? Ale w pewnym momencie pomyślałem, że muszę znaleźć tych ludzi, o których słyszę z radia, których widzę w telewizji. I do tych ludzi po prostu jakby się przybliżyć, bo Biblia i to, co oni mówili, dla mnie było takie naprawdę leczące i przede wszystkim najpierw niewidzialne może z tych duchowych rzeczy. I znalazłem społeczność chrześcijańską, Polski Kościół Pełnej Ewangelii i tam na początku praktycznie jakby dla mnie były dwa nabożeństwa odnośnie pewnych takich rzeczy, tak zwanych obłożonych klątwą i tak dalej. Okazało się, że ja mam w domu tego pełno, takich pamiątek i... Po jednym takim nabożeństwie jakby nie dotarło do mnie, ale później było następne, chyba 2 tygodnie później czy 3. I wtedy, że tak powiem, wysprzątałem mieszkanie i jeszcze parę rzeczy zrobiłem. I nagle jakby
Jakby Bóg coś takiego mi pokazał, bo cały czas mówię, z tą moją żoną jest źle, Boże, musimy coś zrobić, nie? I Bóg mówi, dobrze, zrobimy, ale z Tobą, zaczniemy od Ciebie, nie? I wtedy jakby pierwszy raz pokazał mi mnie samego siebie przy tym komputerze, kiedy całe noce siedzę przy nim i takiego to marnego człowieka, taki przykry obraz. Ja lubiłem to robić, ja nie mogę powiedzieć, że to było coś złego dla mnie osobiście, to było coś bardzo fajnego. Ja prawdopodobnie dzisiaj dalej bym to lubił robić, ale to zabierało mi czas, to niszczyło wszystko. Także pierwszą rzeczą, która była, zostawiłem komputer, nie? Później kolejną rzeczą, Bóg pokazał mi, co robi piwo, nie? W moim życiu, że pokazał mi wstecz, ile lat do tyłu, wszystko praktycznie zaczynało się od jednego piwa, potem drugie, potem jeszcze kilka, potem już nie wiadomo co, nie? I zredukowałem do jednego piwa, czy do dwóch nawet, ale po jakimś czasie zostawiłem zupełnie piwo, nie? I tak po kolei Bóg zaczął mnie zmieniać i to dało jakby szansę i okazję, albo nie dało może szansy i zabrało jej okazję mojej żonie do tego, aby ona już w pewnym sensie miała mniej punktów zaczepienia, żeby się złościć na mnie. I powoli to zaczęło się naprawiać, także kiedy jeszcze zagłębiając się właśnie dzięki przede wszystkim takim kasetom, jeżdżąc trakiem, ta praca już była ciężka, już jeździłem 14 lat jeżdżę już trakiem i powiedzmy po iluś tam latach już to się zaczyna robić ciężkie, ale kiedy zacząłem zabierać ze sobą kasety i tak dalej, to ta praca jakby, ja zacząłem jeździć, żeby je słuchać, a przy okazji jeździć, także w tym wszystkim moje poznanie także zaczęło szybko wzrastać, zrozumiałem, kim jestem w Chrystusie, że te rzeczy duchowe do dzieci Bożych nie mają prawa przystępu i zostałem uzdrowiony także dwa razy, jeden to cud się po prostu stał, miałem rozbite kolano, w ogóle nie mogłem chodzić, miałem wody w kolanie, taka rzecz i fizycznie widzialna i tak dalej i w momencie, w którym któregoś razu wieczorem w tym moim traku pomodliłem się, poprosiłem Jezusa, jeśli by mógł, żeby mnie uzdrowił. Bezboleśnie po prostu, nawet nie zauważyłem, w którym momencie wstałem z kolan, tam już nic nie było, zupełnie zdrowy, już kilka lat mam. I to był też taki moment, w którym coś się stało, bo ja wróciłem na kolana i zacząłem mu dziękować. I on jakby też, nic się nie stało fizycznie, nie? Ale coś się stało, bo tak się bardzo mocno cieszyłem z tego, jakąś taką radością mnie napełnił, że od tamtej pory, że tak powiem, wiedziałem, że już muszę o nim rozmawiać, mówić o nim wszystkim, kogo spotkam, że on jest jedynym tym prawdziwym i tak dalej. I że tak powiem, to był przełom już w moim życiu taki. On zrobił bardzo dużo rzeczy dla mnie, powoli naprawił, wiele rzeczy naprawił, inne naprawia. Mamy spory z żoną jeszcze czasami, ale już zupełnie inaczej je rozwiązujemy. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Zmienia nas wszystkich, zmienia ją, zmienia mnie. I jeszcze jest trochę rzeczy już. Bardzo dużo mnie zmienił, takich bardzo wielkich rzeczy, które takie bardzo widzialne były, tak myślę przynajmniej, nie? Bo sam siebie tak nie widzę, ale zostało jeszcze wiele, wiele i no cóż można powiedzieć, tutaj jest napisane, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam, prawda? Jego słowo, te zapisane słowo, Biblia, której ja nie znałem, to jest Jezus Chrystus po prostu, my nic nie wiemy więcej o nim niż tam jest zapisane i to jest Boże Słowo, prawda? Ewangelia Jana zaczyna się takimi słowami, że na początku było Słowo i ono było u Boga. I tak dalej. Później jest napisane, że ono stało się ciałem. To jest Słowo Boże. A dzisiaj to Słowo Boże mamy zapisane w księdze. Także nie wiem, gdzie bym był dzisiaj był. I jeśli nie Chrystus. I chciałbym tylko zauważyć może taką rzecz, że ktoś się zapytał kiedyś, to słuchaj, bo tu tak może wszystkiego nie powiedziałem, ale ktoś mi powiedział, no słuchaj, tyle rzeczy przeszedłeś, żyjesz i tak dalej, to co, ty jesteś jakiś wybrany, specjalny? I tak się modliłem do Boga i chciałem zapytać, to jak to jest, Boże, nie? I Bóg mi pokazał, właśnie przypomniał mi ten czas, kiedy jako mały chłopak byłem tam, w tym kościele, tam powiedzmy to był dzień, popołudnie, wieczór, tam nie było nikogo, ja byłem praktycznie sam. I pokazał mi, że po prostu, kiedy przychodzimy do Chrystusa, może nic się nie dzieje, może nic fizycznie nie widzimy, tak jak ja widziałem w swoim życiu, jakby, że było gorzej i gorzej i gorzej, nie? Że alkoholizm, to, tamto, ja wyjechałem z Polski, zostawiłem sprawę w sądzie za włamania, a tak dalej. Te sprawy potem się wyregulowały wszystkie, także dzisiaj jestem już czysty, ale praktycznie, nie wiem, jakbym tam został, to może już miał dobry rekord kryminalny i tak dalej, prawda? Także on jednak jest. Pozornie może się wydaje, że jednak Bóg nie działa, ale tam wtedy ja przyszedłem, ja poprosiłem Go. I Pismo Święte mówi, że ja Cię nigdy nie opuszczę, ja będę zawsze z Tobą w Słowie Bożym. Bóg takie daje obietnice, w tym samym liście do Hebrajczyków i w innych miejscach. Także On jest wierny swojemu Słowu. Nie, nie zawsze my to wszystko widzimy. Ja wiele rzeczy, czy w wielu okresach też nic nie czuję, po prostu tak jakby fizycznie Boga nie było, nie? Ale Jego Słowo po prostu się liczy. My mamy przede wszystkim wierzyć, także
I ja dziękuję bardzo, że mogłem się podzielić z Państwem tutaj tym moim świadectwem. Zachęcam do wiary w Boga, warto. I przyjemnego wieczoru.